FA-50 Agrippen. Porównanie różnicy. W jednym z komentarzy widziałem: porównaj FA-50 z Gripenem, przecież to są bardzo do siebie podobne konstrukcje. Dlatego dzisiaj właśnie porównanie tych samolotów i co je różni i co mają ze sobą wspólnego. JAS-39 Gripen to lekki myśliwiec wielozadaniowy, od początku projektowany jako samolot, który ma łączyć możliwości myśliwskie, szturmowe i rozpoznawcze. FA-50 to samolot określany jako lekki samolot bojowy, który powstał na samolocie szkolnym T-50. Gripen oczywiście to produkt szwedzki, FA-50 południowo-koreański. Producentem Gripenów jest Saab, ale też od jakiegoś czasu koproducentem jest BAE System. FA-50 jest produkowany przez Korean Aerospace Industries. Pierwszy seryjny Gripen powstał w 1992, T-50 w roku 2005, a FA-50 w 2012 roku. Zacznijmy oczywiście od wielkości i Gripen w wersji jednoosobowej ma 14 metrów 10 cm długości, wersja dwumiejscowa jest dłuższa. Ma długość 14 metrów 80 cm, FA-50 to 13 metrów 14 cm. Rozpiętość Gripena wynosi 8 metrów 40 cm, FA-50 ma 9 metrów 45 cm rozpiętości. Powierzchnia nośna Gripena to 30 metrów kwadratowych, FA-50 ma mniejszą powierzchnię nośną, wynosi ona 26 metrów kwadratowych. O ile FA-50 jest zbudowany w klasyczny sposób i tu bardzo mocno przypomina samoloty F-16, w końcu powstawał przy bardzo, bardzo dużym udziale Lockheed Martina, o tyle Gripen to samolot zbudowany w taki bardziej charakterystyczny, rzucający się w oczy sposób, ponieważ jest on zbudowany w układzie kaczki, gdzie stery wysokości znajdują się przed skrzydłami i te stery znajdują się w części dziobowej samolotu. Jak zawsze oczywiście to bardziej klasyczne i to trochę mniej klasyczne rozwiązanie jest oczywiście pełne zalet, ale też wad. Ale tego dzisiaj nie będziemy porównywać. Masa. Masa własna FA-50 to 6350 kg, Gripen waży 6800 kg w wersji jednoosobowej, czyli w tej wersji C, a w wersji dwuosobowej, w wersji D, jego masa własna wynosi 7100 kg. Maksymalna masa startowa FA-50 to 12300 kg, Gripen waży 14000 kg i w tych wersjach nowszych, wersja E i F, ta masa ma być większa, ma już zbliżyć się do 16000 kg. Więc tutaj tak bardzo dużych diametralnych różnic nie ma. Napęd Gripena stanowi silnik General Electric F404, ale silnik przebudowany przez Volvo oznaczony symbolem RM12. Ma on ciąg 54 kN, a z dopalaczem 81,5 kN. W FA-50 jest silnik General Electric F204-102 o ciągu 53 kN, i z dopalaczem 78,7 kN. Oczywiście nie powiedziałem, chociaż to widać, są to samoloty posiadające po jednym silniku i tak jak usłyszeliście, wyjściowo to ta sama rodzina silników. Więc południowo-koreański samolot i szwedzki samolot mają silnik pochodzący z tego samego źródła. Prędkość maksymalna Gripena wynosi 2 machy, czyli ponad 2100 km i 1,25 macha na niskich wysokościach, czyli prawie 1500 km na godzinę. FA-50 osiąga maksymalnie 1,5 macha i 1,05 macha na małych wysokościach. Pułap Gripena to maksymalnie 18 000 metrów, w przypadku FA-50 to 14 630 metrów. Gripen ma w wewnętrznych zbiornikach paliwa około 3000 litrów i pozwala to na maksymalny zasięg 2100 km. FA-50 przynosi 2655 litrów w zbiornikach wewnętrznych i ma zasięg 1850 km. Tutaj oczywiście wiem, że lepszym parametrem jest promień działania obu tych samolotów, ale nie dotarłem do takich pewnych danych, które mówiłyby, jaki promień działania ma i Gripen, i FA-50. Z dodatkowymi zbiornikami paliwa Gripen jest w stanie pokonać ponad 3000 km, FA-50 ponad 2,5 tysiąca km. Tutaj nie powiedziałem na początku, możesz zasubskrybować, dać lajka, możesz też mnie wspierać komentarzem z super podziękowaniem. Przejdźmy do manewrowości,
Chociaż tutaj można opierać się tylko na opiniach innych i tu od razu trzeba zaznaczyć, że nie znalazłem nigdzie takiego bezpośredniego porównania. Tutaj musielibyśmy się do Tajów, do Tajlandii zwrócić. Oni posiadają te samoloty i oni mogliby powiedzieć, jakie to porównanie jakie jest. Ale z tych informacji, które udało mi się zdobyć, tutaj przewagę i to znaczną ma Gripen. Gripen, który jest samolotem po prostu o wiele bardziej manewrowym, o wiele lepszym, jeśli chodzi o te możliwości nie tyle walki kołowej czy walki manewrowej, ale ogólnie jest to samolot o lepszej manewrowości. Podstawowym wyposażeniem w Gripenie jest działko Mauser BK-27 o kalibrze 27 mm i jest ono tylko w wersji jednoosobowej. W EWA-50 jest 20 mm działko General Electric A-50, reszta to u Gripena 8 zewnętrznych podwieszeń, na których można podwiesić 5300 kg przeróżnych rzeczy. W tych najnowszych wersjach ta nośność ma się zwiększyć o minimum tonę. EWA-50 ma 7 podwieszeń, na których może być przenoszone do 4500 kg. Różnica jest, ale prawdziwa różnica jest w tym, w co te samoloty mogą być wyposażone, co te samoloty mogą przenosić. W przypadku Gripenów te możliwości są bardzo, bardzo duże. Od AIM-ów 120 AMRAP przez MBDA Meteor, czyli pocisków powietrze-powietrze średniego, dużego zasięgu, czyli takich, które mogą nawet razić cele w odległości do 200 km, przez powietrze-powietrze krótkiego zasięgu, Gripen ma w tym zakresie bardzo duże możliwości, zwłaszcza gdy porównujemy go z FA-50, który obecnie ma tylko pociski krótkiego zasięgu, a na przykład AIM 120 są dopiero w planach, one dopiero mają być zintegrowane z FA-50. Na razie ta przewaga jest naprawdę bardzo duża. Po prostu EWA-50 nie ma jak walczyć z celami w odległości ponad 30 km. Choć oczywiście tutaj przyszłość EWA-50 jest otwarta. Podobnie ma się sprawa z celami lądowymi i morskimi. Gripen może przenosić AGM-65 Maverick o zasięgu 27 km, ale może też przenosić KEPD-350 o zasięgu ponad 500 km. Czy też przeciwokrętowe RBS-15 o zasięgu do 200 km. Tu również EWA-50 ma ograniczone możliwości. Nie tylko wynikających z nośności podwieszeń, ale też z tego, z czym EWA-50 jest zintegrowany. Chociaż tutaj o tych podwieszeniach też nie wolno zapominać i te ograniczenia również są czymś bardzo, bardzo ważnym. Chociaż może da się to wszystko przekonstruować. Tutaj ta różnica wynika z tego, że z Gripenami jest zintegrowana bardzo duża ilość środków do zwalczania celów w powietrzu, na lądzie oraz na wodzie. Tutaj EWA-50, można powiedzieć, dopiero wchodzi na taką ścieżkę, gdzie są z nim zintegrowywane coraz to kolejne środki. Na razie oczywiście tutaj nawet nie ma co go porównywać z Gripenem. Gripen oczywiście może przenosić zasobniki celownicze, dosyć szeroki wachlarz tych zasobników. EWA-50 jest przystosowywany do zasobnika celowniczego Sniper produkcji Lockheed Martina. W Gripenie zamontowany jest radar PES-05A, produkowany przez Ericssona i ma on tak w sprawny sposób wykrywać cele wielkości samolotu ze 120 km. W EWA-50 jest ELTA ELM-2032, czyli coś, co na przykład jest stosowane na tych modernizowanych MIG-ach 21. Tutaj te teoretyczne możliwości są nawet większe od tego, co ma Gripen. Realnie jest podobnie, albo wręcz ta ELTA jest słabsza niż to, co ma na swoim pokładzie Gripen. Oczywiście wersja E i F Gripena ma już radar AESA, czyli coś, co daje o wiele większe możliwości. EWA-50 również ma mieć zintegrowany czy też zamontowany w przyszłości radar AESA, czyli taki z aktywnym elektronicznym skanowaniem fazowym, ale teraz nie wiemy, jaki to będzie model i jakie będzie miał właściwości. Pojawi się, będziemy porównywać. Użytkownikami Gripena to oczywiście Szwecja, Tajlandia, RPA, no i Brazylia zakupiła, a raczej już odbiera najnowsze warianty E i F, które również zostały zamówione przez samą Szwecję. A Węgrzy i Czesi leasingują po 14 sztuk Gripenów. EWA-50 i T-50
TA-50 to Korea Południowa, Indonezja, Irak, Filipiny, Tajlandia, Kolumbia. Egipt również wyraził chęć. Można powiedzieć, że już podpisał odpowiednie umowy, żeby zakupić T-50, TA-50 albo FA-50. Podsumowując już, można powiedzieć, że Gripen od początku był projektowany jako myśliwiec wielozadaniowy. FA-50 to efekt dostosowania do takich możliwości samolotu szkolnego, chociaż trzeba pamiętać, że już w przypadku projektowania T-50 najprawdopodobniej te możliwości, przyszłe możliwości bojowe były brane pod uwagę. Ale jednak różnica jest, tutaj FA-50 musi być po prostu dostosowany do tych możliwości, jakie charakteryzują po prostu myśliwce wielozadaniowe, nawet lekkie myśliwce wielozadaniowe. Tu jednak Gripen jest konstrukcją o wiele bardziej dojrzałą i nie chodzi tutaj o wiek konstrukcji, tylko o założenia, jakie przyświecały projektantom, producentowi tego samolotu. Tutaj Gripen posiada przewagę w uzbrojeniu, w osiągach, w manewrowości, możliwości operowania na przykład z tych drogowych lądowisk. Ciekawa jest kwestia na przykład kosztu godziny lotu. Tutaj nie dotarłem do takich pewnych informacji. Tak jak w przypadku manewrowości czy też osiągów, jakie mają radary, warto by było spytać jakiegoś Taja, spytać w Tajlandii, jak to porównanie wygląda. Czy te koszty naprawdę w przypadku FA-50 są tak diametralnie różne, na przykład porównując go z F-16 i jak ma się to do Gripena, który posiada przecież prawie identyczny silnik, podobny silnik, podobną powierzchnię, podobną masę. Może z czasem to wyjdzie. Kolejną ciekawą rzeczą jest to, z jakimi i kiedy pociskami średniego zasięgu zostanie zintegrowany FA-50. Oczywiście będą to AIM-120, tutaj raczej wyboru nie będzie, ale ile będzie to kosztowało i jak to będzie się przedstawiało w takim realnym użyciu, ponieważ właśnie tą gigantyczną wadą FA-50 właśnie jest ta niemożność zwalczania celów na takim średnim dystansie, na dystansie przekraczającym 20-30 km. To jest taka największa bolączka właśnie FA-50. I wtedy, kiedy ten FA-50 już może w wersji PL będzie istniał, będziemy znali koszt jego zakupu oraz koszt godziny lotu, porównamy go z Gripenem tych najnowszych wersji, czyli Gripenem E i Gripenem F, odpowiednio jedno- i dwuosobowym. Nie powiedziałem, Gripen może być jedno- i dwuosobowy, jedno- albo dwuosobowy. FA-50 jest samolotem dwuosobowym, chociaż chodzą słuchy, że będą też wersje jednoosobowe i to, można powiedzieć, zaoszczędzone miejsce zostanie wykorzystane na przykład na większy zbiornik paliwa albo jeszcze nie wiemy na co. Na dzisiaj dziękuję. Oczywiście zapraszam ponownie.